Znowu musiałem poszukać moje BMW, no ale zostało, jak widzicie, pod sklepem. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w 151 już odcinku mojej serii od zera granej na No Man's Land. Oj. Czasami nawet wyskoczę gdzieś tam w prawie, że w kosmos. W każdym razie, dzisiaj odcinek specjalny, tak jak powiedziałem, dlatego że mam zamiar zrobić od początku do końca moją skocznię narciarską. No dobra, może przesadzam z tym, że od początku do końca, ale przede wszystkim chcę ją zrobić. Chcę, żebyśmy mieli tutaj możliwość już oddania pierwszego skoku. Może ta skocznia nie wyglądać jeszcze najpiękniej, ale ważne, żeby już działała. Więc dzisiaj, w tym odcinku, będziecie mieli taki mały poradnik, jak zbudować skocznię narciarską w Farmingu 22. Na razie pojechałem się przespać w jakimś randomowym domu, a teraz pojadę gdzieś tam na północ mapy. Przy okazji zobaczyłem jeszcze, jak wygląda sytuacja z pieniędzmi tutaj na moim sejwie. W ciągu ostatniej doby zarobiłem ponad 2 600 000 euro, praktycznie wszystko za sprawą jednej rzeczy, czyli mojej fabryki pieniędzy. Więcej o niej opowiadałem w poprzednim odcinku, więc mam nadzieję, że go obejrzałeś i wszystko wiesz. No a teraz jadę do góry. Zobaczcie, jak ten samochód dobrze sobie radzi na drodze. Naprawdę jest to modzik, który jest rewelacyjnie zrobiony. No muszę to powiedzieć. No a tu się rozkraczyłem, jak widzicie, gdzieś na środku. No ale jak widać, to auto jest w stanie wjechać nawet pod prawie pionową ścianę. Wjechało również przez barierkę bez najmniejszego kłopotu. Generalnie, jeśli chodzi o jakość wykonania tego moda, to uważam, że jest to naprawdę górna półka. Świetnie się prowadzi samochód, jest doskonale wyważony, naprawdę nic złego na jego temat nie mogę powiedzieć. Dodatkowo ma sporo bajerów, bo na przykład można otworzyć drzwi, można otworzyć bagażnik, mega fajna rzecz. W ogóle to tutaj w okolicach owiec, muszę troszeczkę teraz zrobić porządku, bo się okazało, że mam już naprawdę bardzo dużo wygenerowanych palet wełny, no i teraz już będą mogły się kolejne nam respić. Zobaczcie, to zrobiłem w poprzednim odcinku. Zbudowałem najazd, zbudowałem część ze skoku, ale oczywiście do końca daleko. Tutaj mam kilka takich domków, takich powiedzmy domków letniskowych, takich domków wakacyjnych. One troszkę będą tutaj zawadzać, więc ja będę musiał kilka z nich sprzedać. Natomiast na razie trzeba wyrównać teren, aby można było zrobić ten dojazd, ten sam koniec skoczni narciarskiej. Tutaj będzie już płasko, na końcu będzie nawet przeciwstok, żeby można było spokojnie wyhamować. Mam przynajmniej nadzieję, że uda mi się to zrobić. Kto oglądał poprzedni odcinek od początku do końca, to wie dokładnie, ile będzie można tutaj skoczyć. Albo inaczej, jaka jest długość tej skoczni. Ja sobie zmierzyłem, że jest to około 290 metrów. Oczywiście to nie znaczy, że będzie można skakać aż tyle. To znaczy, że te 290 metrów jest tego pochyłu, tego pochylenia. Natomiast realnie myślę, że spokojnie będzie można tutaj skoczyć w okolicach 250 metrów. Czy tak będzie? Przekonamy się za chwilę. Natomiast na razie trzeba tą skocznię zrobić od początku do końca. Trochę muszę tutaj wypłaszczyć ten teren. No, jak widzicie, będzie bardzo dużo drzew, które potem będzie trzeba usunąć. W ogóle to tutaj mam stadninę koni i powoli zaczynam się zastanawiać, czy ona w tym miejscu nadal będzie stać. Być może tą stadninę koni po prostu będę musiał przenieść gdzieś w jakieś inne miejsce. Być może będę ją musiał nawet zburzyć, no bo może się okazać, że po prostu moja skocznia narciarska będzie musiała być bardzo mocno wtopiona w ten grunt. To za chwilę się okaże. Na razie wyrównuję teren, żeby maksymalnie wykorzystać dopuszczalną tutaj wysokość na mapie No Man's Land. Niestety nie jestem w stanie wybudować już wyżej mojego progu, nie jestem w stanie wybudować wyżej mojego całego najazdu na skocznie, bo on już jest wybudowany na maksymalną wysokość, na jaką można w ogóle budować tutaj na tej mapie. Dobuduję sobie jeszcze trochę tych gór, żeby to po prostu w miarę ładnie wyglądało. Tak mi zależy na tym, żeby przynajmniej jedna strona tej skoczni wyglądała w miarę realistycznie. Także tutaj powiększymy sobie jeszcze trochę góry, robię to po prostu narzędziem rzeźbienie, po prostu na maksa ustalam siłę, na maksa ustawiam też wielkość tego pędzla, no i po prostu jadę i rysuję. Oczywiście troszeczkę też niszczę teraz mój próg, mój najazd na skocznię, ale bez obaw, ja sobie to potem na spokojnie wszystko jeszcze naprawię. Przy okazji zobaczcie, jak wiele pieniędzy tutaj wydaję. W tym momencie mam już w okolicach 71 milionów na koncie. Budowa skoczni narciarskiej w Farmingu, tutaj tak naprawdę od zera, jest bardzo kosztowna. Jeżeli chcecie coś takiego zrobić u siebie, to musicie dysponować naprawdę dużym budżetem. I ja na początku miałem w okolicach 90 kilku milionów i uważam, że to powinno mi wystarczyć, ale weźcie pod uwagę, że ja mówię powinno. To nie znaczy, że to mi faktycznie wystarczy. Mam nadzieję, że tak będzie, mam nadzieję, że trochę pieniędzy mi tutaj zostanie, no ale w tym momencie
momencie mam już mniej niż 69 milionów, także wydałem w tym momencie kolejne grube miliony, a do końca jeszcze daleko. W tym momencie te góry z prawej strony wyglądają dość sztucznie, będę musiał je za chwilę jeszcze odpowiednio wygładzić, więc weźmy sobie teraz pędzel odpowiadający za wygładzanie. Oczywiście ustawiam maksymalną wielkość i maksymalną siłę w taki sposób, żeby teraz na spokojnie wyrównać te szczyty. Nie chcę, żeby te szczyty były tak strasznie ostre, chcę, żeby one były w miarę delikatne, natomiast chcę, żeby ta skocznia była jednak tak jakby wtopiona w te góry, żeby ona w miarę naturalnie tutaj wyglądała. Z drugiej strony, jak widzicie, góry jeszcze nie ma, więc też trzeba będzie je delikatnie dorobić. Tutaj mamy jakieś kolejne domki takie letniskowe, które myślę, że będzie trzeba jednak wyburzyć, chociaż może jakiś jednak sobie zostawimy. Dość sporo jest lewitujących drzew. Zobaczcie, tutaj tak naprawdę mamy cały las, który będzie trzeba usunąć. Do usuwania drzew używam specjalnego moda, który nazywa się Map Objects Hider. Jest to świetny modzik, który jest dostępny tylko i wyłącznie na peceta, jednak za jego pomocą możecie usunąć praktycznie każdy obiekt na waszym gospodarstwie. Jeżeli na przykład gdzieś tutaj na mapie mamy jakąś skałę, jakieś drzewo, to można bez problemu sobie usunąć właśnie tego typu obiekt. Nawet jeżeli ja coś wybudowałem, to za pomocą moda Map Objects Hider jestem w stanie sprzedać taki budynek. Powiedzmy, że wybudowałem sobie tartak, nie potrzebuję go więcej, to Map Objects Hider jest w stanie zdecydowanie usprawnić proces sprzedaży takiego budynku. Tutaj też będziemy mieli kilka drzew, które jak widzicie dość mocno rosły na skarpie. Niektóre były jeszcze normalnie w ziemi, ale ja się chcę ich pozbyć, dlatego że minimalnie będę musiał tą skarpę jeszcze powiększyć. Także usuwam teraz kolejne drzewa. Idzie to dość szybko. Jak pewnie pamiętacie, ja kiedyś zrobiłem taką wielką akcję. Polegała ona na tym, że robiłem 85-hektarowe pole. To było mniej więcej 100 odcinków temu. Wtedy właśnie wykorzystywałem już nierealny sprzęt do usuwania drzew. Nazywał się to modzik Devour Trees. Ja sobie go trochę jeszcze przerobiłem, żeby był jeszcze bardziej nierealny. No i właśnie za pomocą tego sprzętu usuwałem tam drzewa za pomocą ciągników. Natomiast tutaj zdecydowałem się na delikatne uproszczenie, bo gdybym musiał usuwać te wszystkie drzewa za pomocą ciągników, za pomocą tych maszyn, to znowu spędziłbym nad tym na przykład 10 odcinków. A nie o to tutaj chodzi. Ja po prostu chcę usunąć te drzewa. Oczywiście ja wiem, że na tej mapie można usunąć wszystkie drzewa za jednym zamachem. Jest taka możliwość. Jednak nie chcę tego robić, dlatego że część z tych drzew po prostu będzie mi jeszcze potrzebna. Mnóstwo drzew. Ja sobie tutaj po prostu postawiłem, bo zależy mi na tym, żeby ta mapa wyglądała w miarę realistycznie. Jak widzicie, jest tutaj jeszcze dość sporo nienaruszonych lasów i mam nadzieję, że tak pozostanie. Chociaż zdaję sobie sprawę, że pewnie połowę drzewostanu tutaj z tej mapy po prostu wyrżnąłem w pień. No i ale na szczęście od czasu do czasu jestem w stanie gdzieś tu czy tam postawić dwa czy trzy kolejne drzewa. No, jak widać, powoli zaczynam kończyć pozbywanie się tych drzew. To prawda, co prawda jeszcze to na pewno nie będzie wszystko, bo będę musiał wyposażyć jeszcze tutaj... O, może inaczej, zmieniam zdanie. Lecimy dalej, teraz trzeba usunąć kamienie. W ogóle zauważyłem, że w ostatnim czasie ta gra troszeczkę gorzej renderuje mi pewne obiekty, gorzej renderuje mi przede wszystkim drzewa czy skały, a nawet jakieś takie detale w bardzo bliskiej odległości. Zupełnie nie wiem, czym jest to spowodowane, bo nie zmieniałem żadnych ustawień graficznych w grze. No ale od czasu do czasu coś takiego się dzieje, więc być może będę musiał pogrzebać w opcjach, może po prostu coś się zmieniło całkowicie przypadkiem, no a może po prostu gra tutaj nie wyrabia ze względu na to, że mamy bardzo dużą ilość detali na tej mapie. Ja już wiele odcinków temu zastanawiałem się, dokąd tak naprawdę będzie można grać tą serię, no bo nie ma się co oszukiwać. Farming jest zoptymalizowany przyzwoicie, jeżeli macie małe gospodarstwo, ale jeżeli chcecie tutaj ogarnąć całą mapę, no to mogą się pojawić pewne problemy i to nawet na bardzo mocnym sprzęcie, takim jakim ja tutaj dysponuję. No, jak pewnie wiecie, na moim kanale możecie zobaczyć moją specyfikację. Między innymi mam Ryzena 5600X i do tego jeszcze GeForce 3070 Ti, taką mam kartę grafiki. Natomiast jeżeli jesteście ciekawi całej specyfikacji, to zajrzyjcie sobie na mój kanał, tam znajdziecie wszystko w takiej zakładce informacje. Teraz ona już nie jest jako informacja, tylko po prostu musicie sobie rozwinąć informacje o kanale. No tam wchodzicie na kanał, rozwijacie informacje o kanale. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Po prostu klikacie w pierwsze wolne miejsce i tam będziecie mieli wszystko, łącznie ze specyfikacją mojego sprzętu. No a ja teraz zacząłem robić już przeciwstok, czyli zrobić takie wypłaszczenie w drugą stronę. Chodzi o to, żeby można tutaj było spokojnie sobie wyhamować, więc wziąłem narzędzie nachylenie i równam sobie właśnie w taki sposób, żeby ten przeciwstok był o równowagę.
pewnym nachyleniu. W tym momencie wychodzi on na poziomie 17%, więc jest to dość dużo, ale z drugiej strony nie jest to jakoś też bardzo stromy podjazd. Wyszło na to, że ten przeciwstok jest bardziej stromy z prawej strony, a mniej stromy po lewej, co wygląda źle, dlatego że jeśli już, to powinno być to zrobione odwrotnie. No bo popatrzcie, że tam w tamtej dalszej części, no to jednak jest troszeczkę stromiej. No to wziąłem sobie w takim razie jeszcze raz, narysowałem to, no i wygląda na to, że po lewej stronie będziemy mieli teraz nachylenie wynoszące 18%, no ale jakoś z tej skoczni będzie trzeba wyjechać. Ja sobie tutaj jeszcze troszeczkę ten teren popsuję, troszkę go tutaj obniżę, żeby w miarę było równo, żeby można było na spokojnie tutaj jakoś to wyrównać, żeby to dobrze wyglądało po prostu. Jeszcze sobie wygładzę tutaj ten teren, ale nie, to źle wygląda, więc po prostu musiałem sobie wyrównać i dopiero jak wyrównałem, to teraz sobie wygładzimy teren, no i okej, mamy tutaj takie zakończenie skoczni. Wyjazd ze skoczni w ogóle będzie z prawej strony, no i będę musiał zrobić też drogę, którą będzie można na tą skocznię wyjechać. To jest bardzo ważne, żeby na tą skocznię w ogóle można było jakoś się dostać, no bo jeżeli tego nie będzie, no to jak ja mogę skakać? No przecież nie będę używał super siły tylko do tego, żeby jakiś pojazd tam wyciągnąć. Nie o to tutaj chodzi. Zrobimy sobie taką dość stromą drogę, ale myślę, że pojazdy będą w stanie tutaj wyjeżdżać bez najmniejszych kłopotów, więc na razie sobie zrobię to w ten sposób. Będzie taka droga gdzieś tam do góry. Tutaj jeszcze, jak widzicie, mamy kolejne drzewa, które w tym momencie zaczęły lewitować, bo znowu teren został przekształcony, więc ja sobie to szybko tutaj usunę. Usuwamy drzewka, dobrze to idzie. O, kolejne drzewko jedno, kolejne drugie. Zostało coś jeszcze? Tak, jeszcze tutaj widzę lewitującą choinkę normalnie. Dobra, wygląda to całkiem spoko. Tu jeszcze taki teren jest bardzo mocno, jak widzicie, wybrzuszony, to ja sobie go delikatnie tutaj obniżę. Tu z boku będzie trzeba go na pewno wygładzić. W ogóle to tutaj jakieś jeziorko się zrobiło w tym momencie. Rozważam to, żeby dolna część skoczni była minimalnie zatopiona w wodzie, ale minimalnie to znaczy tak powiedzmy na grubość jednego koła, no na pewno nie więcej. A co tam było? Krzokse tam jakiś rósł. No dobrze, nie ma co się tutaj tym przejmować. Nawet dobrze to wyszło, nawet nie musiałem burzyć dużej ilości tych takich chatek, więc zróbmy teraz próg. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Próg zamierzam zrobić za pomocą narzędzia poziomowania. Chcę, żeby ten próg był idealnie poziomy. Ja wiem, że w prawdziwym życiu, jak się robi skocznię narciarską, to ten próg jest nachylony w dół. To nie jest tak, że próg jest nachylony w górę, a tutaj coś mi nie wyszło. Tylko próg jest normalnie nachylony na dół. A ja chcę tutaj, żeby ten próg był idealnie poziomy. No i teraz muszę właśnie zrobić coś takiego, żeby ten próg był idealnie poziomy. Tu będę musiał zrobić takie ładne wygładzenie, żeby to wszystko dobrze wyglądało, żeby tutaj normalnie można było przejechać. Natomiast boję się, że jednak będę musiał naprawdę bardzo wiele rzeczy tutaj pozmieniać, żeby dobrze to wyglądało. Więc na razie sobie robimy coś takiego, a potem będziemy testować, czy to po prostu zadziała. Więc ja wezmę sobie jeszcze narzędzie wygładzanie, spróbuję to ładnie wygładzić, żeby tutaj był taki po prostu łuk, żeby tutaj normalnie można było rozpędzić się z góry, a potem wybić i daleko lecieć. Jak wygląda kwestia buli? No właśnie, o tym mówiłem w poprzednim odcinku, będę chciał tą bulę troszeczkę jeszcze tutaj podnieść, no i przede wszystkim troszkę ją przedłużyć. Będę chciał zrobić coś takiego, żeby jednak zaraz za progiem trochę więcej było tej płaskiej przestrzeni. Chodzi o to, żeby te najsłabsze maszyny, które będą tutaj skakać, no żeby one jednak za daleko nie zaleciały. Chodzi mi o to, żeby ten lot był trochę bardziej realistyczny, żeby nie było takiej sytuacji, że jeśli ktoś faktycznie będzie leciał daleko, to żeby leciał, nie wiem, na wysokości 100 metrów. No nie, czegoś takiego tutaj nie możemy mieć. To nie chodzi o to, że mam zrobić tutaj katapultę, czy jakąś taką inną procę, tylko robię skocznię. No a skocznia charakteryzuje się tym, że pułap lotu wcale nie jest aż taki bardzo wysoki. No i w tym momencie myślę, że wygląda to całkiem ok. Muszę sobie jeszcze wygładzić tutaj, żeby to wyglądało jeszcze lepiej. No i generalnie ta skocznia zaczyna jakoś wyglądać. Oczywiście ja tutaj będę musiał to wszystko pomalować. Potem będę musiał jeszcze ogarnąć jedną bardzo ważną rzecz, czyli po prostu będę musiał rozsypać tutaj śnieg, który wcześniej zmagazynowałem. Mam nadzieję, że mi go wystarczy. No tutaj jeszcze trzeba będzie dorobić końcówkę, bo wygląda na to, że troszeczkę popsułem tutaj, bo generalnie zdecydowałem się, żeby zrobić takie wypłaszczenie. Wcześniej było 37%, natomiast ja chcę, żeby z tych 37 przeszło do 13 i dopiero do idealnego wypłaszczenia, żeby ten moment wypłaszczenia był taki trochę dłuższy, żeby to wszystko płynniej przechodziło. Mam nadzieję, że dobrze to wygląda. Na razie oczywiście nie ma tu żadnych tekstur, to wszystko jest tylko i wyłącznie zwykłą trawą. Tu się dziura zrobiła, nie podoba mi się to, dlatego że to jest taka dziura, która w kluczowym momencie może powodować na przykład podskok pojazdu. Jeżeli coś takiego się wydarzy, no to niestety, ale będzie katastrofa. No i teraz muszę pomyśleć jeszcze o tym, jak dostać się na tą skocznię. No i wymyśliłem sobie, że wjazd będzie trzeba zrobić zupełnie od drugiej strony. Po prostu trzeba będzie zrobić bardzo duży wiadukt, bardzo duży most nad moim tunelem. To w ogóle jest szalona rzecz. Rozważałem to
tutaj nawet wyburzenie tego tunelu, jeżeli byłaby taka potrzeba. Natomiast wychodzi na to, że chyba jednak uda mi się ogarnąć to w taki sposób, żeby nie trzeba było burzyć tunelu. Mam tylko nadzieję, że ta skocznia spełni swoją rolę i faktycznie będzie można tutaj troszkę skoczyć. Zastanawiam się, jakim pojazdem będę musiał to przetestować, no ale zobaczymy. Na razie szukam sobie mostu, tylko takiego fajnego mostu, który będzie tutaj po prostu długi, który będzie w stanie sięgnąć na drugą stronę mojego tunelu. Szukam jedynej konkretnej budowli, bo ja wiem, że miałem taki most, tylko gdzieś on mi tutaj umknął. Przejechałem sobie całkiem na prawo, wszystkie obiekty tutaj przejrzałem, no ale nie znalazłem go, przejechałem w drugą stronę i dopiero za trzecim razem udało mi się odkryć, gdzie on jest. XXL, to jest bardzo długi most, to jest naprawdę bardzo długi most. Oczywiście on tutaj bardzo realistyczny nie będzie, ale on nie ma być realistyczny, on ma być skuteczny. Więc ja sobie tutaj teraz ogarnę jeszcze drugi most, żeby to po prostu było trochę szersze. Nie wiem, jakbym chciał jakimś monster truckiem tutaj skoczyć albo coś, to żeby dało się tutaj normalnie wjechać. No i teraz będę musiał ten teren jeszcze odpowiednio wyrównać, więc żeby dało się tutaj normalnie, płynnie zjechać, no to musiałem to wszystko w miarę ogarnąć. Teraz jeszcze poszerzymy sobie wjazd. No jest tutaj naprawdę strasznie dużo takich pionowych ścian. Nie podoba mi się to. Trzeba to będzie wygładzić, żeby to w miarę ładnie wyglądało, bo tutaj jak widzicie strasznie zrobiły się zęby. Nie podoba mi się to. Po prostu uważam, że powinno to wyglądać trochę bardziej naturalnie. Ja wiem, że no nie da się zrobić 100% naturalnej skoczni w farmingu, no bo wiecie, to jest jednak farming, a nie, nie wiem, symulator skoków narciarskich czy coś takiego. Natomiast tutaj troszeczkę popsułem ten najazd, nie podoba mi się to. Być może będę musiał tutaj jeszcze troszeczkę pozmieniać. No i teraz powygładzałem sobie jeszcze, więc wygląda to całkiem spoko. Natomiast z drugiej strony będę musiał zrobić wjazd na tą skocznię, no i jeszcze jakąś drogę, która będzie prowadzić właśnie do tego wjazdu. Jak się za to zamierzałem zabrać? Przede wszystkim zacząłem sobie robić taki, no można powiedzieć, no nie wulkan, ale taką powiedzmy górę. No i nawet ona zaczęła fajnie wyglądać, taka bardzo duża góra, no tylko że trzeba ją będzie jeszcze dość mocno powiększyć z każdej strony. W ogóle wezmę sobie zaraz pewnie narzędzie wyrównywanie. No teraz jeszcze troszeczkę bliżej jestem krańca mapy. W ogóle to tutaj jest już bardzo blisko boku mapy, krańca mapy, więc może być problem z tym, żeby to wszystko wybudować tak, jakbym chciał. No ale wygląda na to, że udało mi się osiągnąć wymaganą wysokość. Problem jednak polega na tym, że nie mogłem sięgnąć do mostu. No zobaczcie, do tego mostu to mi naprawdę bardzo dużo brakuje i nie miałem pomysłu, jak temu zaradzić. Moim pierwszym pomysłem było to, żeby po prostu zmajstrować przedłużany most. No dałoby się to zrobić, tylko znowu trzeba będzie idealnie trafić z wysokością tego obiektu po lewej stronie, z wysokością tej góry. Tutaj jest taka płyta, w sumie fajnie wygląda, ale ona się rusza, więc ona nie jest zakotwiczona w ziemi, także jest do kitu. No i niestety kolejny raz zdecydowałem się na to, żeby po prostu obniżyć moją górę, bo w przeciwnym razie nie dałbym rady połączyć tych dwóch mostów ze sobą. Kolejna obniżka, bo niestety znowu to nie pasowało i tak sobie zauważyłem, że dopiero potem mogę przecież pociągnąć jeszcze tą górę troszkę w prawo. Wiem, że nie będzie to wyglądać bardzo realistycznie. Tunel nawet się nie zepsuł, co mnie troszkę zdziwiło, bo byłem przekonany, że już tunel po prostu zrypie do granic możliwości, już po prostu nie będzie on wyglądał. No ale na szczęście udało się wszystko zrobić tak, jakbym chciał. Tutaj jeden domek na środku drogi będzie stał, więc trzeba go po prostu sobie usunąć. No i gdzieś stąd będziemy musieli zrobić bardzo duże nachylenie na samą górę. Będzie to taki duży, szeroki podjazd, który będzie o równym nachyleniu. No mam nadzieję, że to będzie mniej niż 30%. O, 21%. No to powiem szczerze, mocno się zdziwiłem. 21% to jest, myślę, całkiem spoko wynik. Tam nawet jedno drzewo gdzieś sobie będzie siedzieć w środku. Mam nadzieję, że się zamieni na węgiel w przyszłości i będę w stanie je wykorzystać, skoro tak pod ziemią będzie się kisić. No i mamy 21%. To jest, myślę, całkiem spoko nachylenie, więc nawet nie będzie trzeba tego jakoś bardzo przerabiać. No i teraz robimy autostradę na samą górę. To będzie taka bardzo duża estakada. Ja tu będę musiał dorobić jeszcze różne skaliste tekstury na pewno, no bo to nie może tak być, żeby to po prostu wyglądało jaka taka zwykła trawa. To będzie po prostu wjazd na skocznię. Od drugiej strony na górze przejedziemy sobie wielkim wiaduktem, no i na tą skocznię wjedziemy. No teraz jeszcze tutaj muszę troszeczkę to wszystko poszerzyć. Zobaczcie, jak dużo pieniędzy mnie to kosztuje. Mam już mniej niż 53 miliony euro, a przecież zaczynałem budowę mając ponad 95 i jeszcze chyba 2 miliony w nocy zarobiłem. No ale mamy już wjazd, naprawdę mamy wjazd, który wygląda imponująco, mnie się podoba. No to przejedźmy się w takim razie. Oj, tu troszkę się zepsuło, będę musiał to wszystko poprawić za jakiś czas, no ale dobra, na razie jedziemy na górę. Wjazd na skocznię, no powiem tak, jest wyborny, jest szeroko, jest bezpiecznie, tutaj na pewno będzie spokojnie.
spoko. Jeśli chodzi o most, też tutaj każdym pojazdem powinienem wjechać. Tu jest nierówno, trochę na górze, nawet bym powiedział, że bardzo. Wjazd, no ten pojazd nie do końca, bym powiedział, się sprawdził. Nie osiągnął wymaganej prędkości, spadł na bule. Był to jednocześnie pierwszy skok. No i powiem tak, najazd jest dość krótki, nawet bym powiedział, że jest bardzo krótki i boję się tego, że jednak będę musiał troszeczkę po prostu przestawić, przerobić tą skocznię. Zobaczymy. Zróbmy sobie jeszcze jeden eksperyment. Teraz będziemy mieli taki oto pojazd, to jest Ram, no i tutaj on może jechać 120 km na godzinę. Sprawdzimy sobie, jak to wygląda. Oj, spadłem z tego mostu, ale w sumie to dobrze, bo zaoszczędziłem troszeczkę czasu. Przejedziemy sobie teraz tak, dołem tunelu, no i zaraz zrobimy nawrotkę i pojedziemy do góry. Wjedziemy na tą skocznię i spróbujemy oddać pierwszy skok tym oto pojazdem. No to lecimy na górę. Tu będzie trzeba poprawić na samej górze, bo też jakiś taki delikatny skok. No i zobaczcie, rozpędzam się. Mamy... Oj, bardzo mi się to nie spodobało. Po prostu podskoczył ten pojazd zbyt wcześnie. Jest tam jakaś nierówność na tej skoczni. No i ewidentnie jest mały problem. Będę musiał go rozwiązać. No myślę, że tutaj trzeba będzie po prostu zrobić trochę inne nachylenie. Będzie trzeba przerobić cały ten próg i wydaje mi się, że tą skocznię będę musiał minimalnie skrócić, ale jednocześnie będę musiał zrobić ten próg w taki sposób, żeby nawet te pojazdy typu jedno i drugie auto, żeby mogło tutaj skoczyć trochę dalej, bo jednak też nie o to mi chodzi, żeby tego typu auta lądowały na buli. Natomiast jeżeli wy chcecie serduszko w komentarzu, napiszcie po prostu super skocznia, a ja wam przypnę takie serduszko. Generalnie sam próg wyszedł bardzo dobrze, natomiast problem polega na tym, że wcześniej są jakieś nierówności. No ale lećmy jeszcze raz, skoczę sobie teraz na koniec tego odcinka, więc rozpędzam się, wygląda spoko, no i wylądowałem na buli, ale kolejne skoki na pewno będą lepsze, także trzymajcie się, cześć!